31 lipca wspominamy świętego Justyna de Jacobis, biskupa. Justyn urodził się w 1800 roku w San Fel we Włoszech w dość zamożnej, chociaż podupadłej rodzinie. W 1812 roku rodzina przeniosła się do Neapolu. To tam, 6 lat później, Justyn wstąpił do misjonarzy świętego Wincentego a Paulo, tak zwanych Izarystów. W 1824 roku przyjął w katedrze w Brindisi święcenia kapłańskie. Pierwsze lata posługi spędził na placówkach w południowych Włoszech, gdzie głosił rekolekcje i prowadził pracę misyjną wśród miejscowej ludności. W 1834 roku został przełożonym klasztoru w Lecce. Stał się znanym spowiednikiem i kaznodzieją. Wykazał się także zdolnościami administracyjnymi, likwidując długi klasztoru i rozpoczynając renowację powierzonych mu budynków. W 1836 roku został dyrektorem seminarium w Neapolu. Zapamiętano go jako apostoła osobistej modlitwy. Chętnie podjął się pomocy chorym w czasie epidemii cholery, która zdziesiątkowała miasto w latach 1836-37. Rok później Justyn został prowincjałem domu zakonnego w Neapolu. Powrócił do głoszenia rekolekcji i lokalnej działalności misyjnej. Dojrzewał do decyzji o podjęciu misji zagranicznych. Wystąpił z prośbą do swoich przełożonych o powierzenie mu takiego zadania. W 1839 roku został apostolskim prefektem Abisynii i sąsiednich terytoriów, dziś leżących na terenie Erytrei i Etiopii. Miejscowa ludność dzieliła się na wyznawców islamu, chrześcijańskiego kościoła koptyjskiego i różnych odmian pogaństwa. Misjonarz nauczył się 3 lokalnych języków, żył i ubierał się jak Abisyńczyk. Na początku ukrywał fakt bycia księdzem katolickim, bo groziła za to natychmiastowa egzekucja i publicznie nie odprawiał mszy świętej ani nie odmawiał brewiarza. Dostosował się do liturgicznego koptyjskiego kalendarza świąt i uroczystości. Prowadził dyskusje, rozpoczął nauczanie katechizmu dla dzieci. Wraz z 2 współbraćmi stopniowo zdobywał zaufanie mieszkańców tamtych terenów. Udało mu się nawrócić 2 księży koptyjskich. Nie próbował zmieniać ich przyzwyczajeń, w szczególności rytu, czym różnił się od innych misjonarzy. Założył szkołę w seminarium w Guala. W 1849 roku został potajemnie wyświęcony na biskupa i otrzymał prawo udzielania sakramentów w etiopskim rycie koptyjskim. Sukcesy ewangelizacyjne zwróciły na niego uwagę. Przeciw obecności katolików w Abisynii występował patriarcha koptyjski z Aleksandrii. Katolicyzm ponownie zdelegalizowano, przez co zamknięto też szkołę i seminarium założone przez Justyna. Również władze zakonne nie akceptowały jego metod, w szczególności jego polityki wobec lokalnych księży, którym Justyn pozwalał na zachowanie rytu koptyjskiego. Kwestie te od strony formalnej rozstrzygnął dopiero Sobór Watykański II i papież Paweł VI w dokumencie Evangelii Nuntiandi, w którym uznał metody stosowane przez Justyna. Mimo trudności, do 1853 roku Justynowi udało się wyświęcić 20 nowych kapłanów. Pod opieką miał już około 5000 katolików. Na nowo otworzył także szkołę w Guala. Niestety, nowy władca abisyński, Teodor II, w 1860 roku rozpoczął kolejne prześladowania katolików. Justyn został aresztowany. Przetrzymywano go przez 2 miesięcy w więzieniu, po czym wypędzono do regionu Halai w południowej Erytrei. To tam właśnie Justyn zmarł 31 lipca 1860 roku w dolinie Aligede nad rzeką Hadas w pobliżu Halai. Pochowano go w Hebo w Erytrei, parę metrów od jedynej kaplicy w tej miejscowości. W 1871 roku w czasie prześladowań cesarza Jana IV etiopskiego szczątki Juliana wykopano i ukryto w jednej z niedalekich grot. Po ustaniu burzy jego relikwie przeniesiono do nowej kaplicy. W 2002 roku trafiły one do nowego sanktuarium Niepokalanego Serca Maryi w tym samym mieście.
Beatyfikował go papież Pius XII w 1939 roku, a kanonizował Paweł VI w 1975 roku. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Justynie dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam miły.